Raciborskie Schronisko to temat, który w ostatnim czasie budził wśród raciborzan wiele kontrowersji i nasuwających się pytań. W związku z tym sprawę postanowił wyjaśnić prezydent Dariusz Polowy, zwołując tym samym zdalną konferencję prasową. Przypominamy, że kontrowersje dotyczące schroniska w Raciborzu pojawiły się, kiedy przedsiębiorstwo komunalne, które prowadzi schronisko, poinformowało, że szacowany koszt utrzymania tego miejsca to 1 200 000 zł, czyli znacznie więcej niż planowano wydać na ten cel. Na wstępie trzeba podkreślić, jest to sprawa oczywista, już niejednokrotnie o tym mówiłem, że naczelną wartością, jaką nam przyświeca, jest dobro zwierząt. Prawidłowe, dobre i, to trzeba podkreślić, zgodne z przepisami zaopiekowanie się zwierzętami bezdomnymi. Oczywiście smutny jest fakt, że taka instytucja ma swoich lokatorów, że są zwierzęta, które przez ludzi są wyrzucane. Ideałem byłaby sytuacja, w której instytucja jak schronisko nie musiałoby istnieć albo gdyby było puste. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele niedomówień. Kluczem do zrozumienia sytuacji jest fakt, że zmieniło się prawo. Od 20 stycznia instytucjom takim jak schronisko stawiane są inne wymagania. Zadanie opieki nad zwierzętami powierzone jest gminie, która ma obowiązek tę sprawę rozwiązać. Gdy nasze schronisko funkcjonowało w oparciu o wykonawcę, czyli przedsiębiorstwo komunalne nasze, naszą spółkę miejską. I co trzeba podkreślić, działało bardzo dobrze, bo dzięki zaangażowaniu pracowników, ale też i wolontariuszy, bo to też trzeba podkreślić, w naszym schronisku udało się doprowadzić do tego, że tych zwierząt było tam bardzo mało, że czas oczekiwania na adopcję zwierzęcia, które się zostało z ulicy przyprowadzone do schroniska, był bardzo krótki. Żeby to zobrazować, z końcem stycznia na terenie schroniska było 9 psów, 8 kotów. Na ten czas pracowało tam 7 osób. Miasto Racibórz chce prowadzić schronisko. W związku z tym, aby dopełnić wymogów zamówień publicznych, ogłosiło przetarg. Jednak nikt się nie zgłosił. W kolejnym kroku rozpoczęte zostały negocjacje z przedsiębiorstwem komunalnym, aby prowadzić schronisko w ten sam sposób. Umowa została przedłużona od 1 do 20 stycznia. Także przez cały czas mieliśmy pod pełną kontrolą to, że nasze schronisko funkcjonuje i wypełnia powierzone mu zadania. Od 20 stycznia mamy inną sytuację. Mając pełne zabezpieczenie zadania i możliwość przekazania go przedsiębiorstwu komunalnemu, miasto prowadziło inne procedury, aby rozeznać rynek i dowiedzieć się, czy są inne podmioty, które byłyby tym zainteresowane. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma z dalekiego Mazowsza. Unieważniliśmy postępowanie związane z przetargiem. Nie wchodziliśmy w relacje z firmą z ponad 300 km odległości od Raciborza. Nie wydaje się też to, aby to było akurat najsensowniejsze rozwiązanie. Wydaje się, że im bliżej Raciborza byłby wykonawca, tym mamy szansę na to, że te zadania będą lepiej wykonywane. I ten przetarg pokazał nam, że na terenie Raciborza czy też okolicy nie ma ani instytucji, ani firmy, ani żadnego innego podmiotu, który byłby zainteresowany, ale miałby też potencjał, dzięki któremu mógłby wykonać takie zadania. Stąd współpraca z przedsiębiorstwem komunalnym była kontynuowana, tak samo jak negocjacje. Nowe prawo narzuca na wykonawcę różne warunki. W przepisach wskazano również konkretną liczbę wyprowadzeń psa na spacer, powierzchnię dla czworonoga czy sposób prowadzenia ewidencji zabiegów. Nową formułę prawną ma też współpraca z gminami. Stroną, która będzie podpisywała porozumienia z innymi gminami, będzie miasto Raciborz. I takie rozmowy toczą się już z 3 gminami, które się do nas zgłosiły w tej sprawie. I wskazania i nasze oczekiwania co do naszych partnerów są takie, że będą partycypować w kosztach utrzymania schroniska, niezależnie od tego, ile zwierząt z ich terenu trafi. Podobnie jak my teraz, my jako mieszkańcy miasta, utrzymujemy schronisko niezależnie od tego, czy jest tam
jedno zwierzę, czy 10, czy 20. Koszty, które generuje schronisko, są zależne od tego, ile jest w nim miejsc i jaki jest poziom zabezpieczenia. Miasto dzieli się kosztami z tymi, którzy chcą wykorzystywać potencjał placówki. Dariusz Polowy podkreśla, że Raciborz chce pomóc tym gminom, a przy okazji nasze schronisko uzyska dodatkowe źródło przychodów. Pieniądze z całą pewnością zostaną wydane w racjonalny sposób, a koszty zadania będą niższe dla gminy dzięki trzem innym samorządom, które się dołożą.